Liga Świątek odniosła efektowne zwycięstwo nad Darią Kasatkiną, pokonując ją 6,1–6,0. Jednak awans do półfinału wygrana finals zależał od wyniku meczu Koko Gałów z Barborą Krejcikową. Spotkanie Amerykanki z Czeszką rozpoczęło się w riadzie tuż po godzinie 16,00 czasu polskiego. Mistrzyni Wimbledonu z tego roku, Gałów, dobrze rozpoczęła mecz, wygrywając kilka kluczowych serwisów i posyłając sporo asów, ale Krejcikowa ostatecznie przejęła kontrolę, wygrywając 7,5, 6,4. Wynik ten zapewnił czeszce awans do półfinału, gdzie zmierzy się z cine a Gałów trafi na arenę Sabalenkę. Dla świątek oznaczało to koniec turnieju. Już przed rozpoczęciem czwartkowych spotkań było jasne, że dalszy udział świątek w wygrana finals zależy wyłącznie od zwycięstwa Gałów nad krejcikową. Mimo zdecydowanej wygranej polki nad kasatkiną, wcześniejsze wyniki turnieju nie były korzystne i sprawiły, że samo zwycięstwo nad Rosjanką nie wystarczyło do awansu. Gałów. Która miała już zapewnione miejsce w półfinale, walczyła również o korzystniejszą pozycję, która pozwoliłaby jej uniknąć starcia z Sabalenką, zamiast tego trafiając na cinwen rzęk. Poza korzyściami rankingowymi i finansowymi 350,000 dolarów za wygraną, stawką było również uniknięcie bardziej wymagającej przeciwniczki. Początek meczu był obiecujący dla Gałów, która serwowała pewnie i bez większych błędów. Jednak Krejcikowa, wyczuwając słabsze strony Amerykanki w wymianach, szybko przejęła inicjatywę. W piątym gemie udało jej się przełamać serwis gałów i objęci prowadzenie 3,2. Amerykanka próbowała jeszcze odwrócić losy seta, ale Krejcikowa konsekwentnie dominowała, zapewniając sobie ostatecznie zwycięstwo i eliminując świątek z dalszej rywalizacji. W kluczowym meczu o awans do półfinałów wygrana Finals, Koko zmierzyła się z Barborą Krejcikową, mając szansę nie tylko na zwycięstwo, ale również na zabezpieczenie sobie lepszej pozycji w dalszej fazie turnieju. Po dramatycznym przebiegu pierwszego seta, w którym Amerykanka odrobiła stratę przy stanie 3,5, udało jej się doprowadzić do wyrównania na 5,5 ,5 po błędzie rywalki przy drugim break breakpointzie. Jednak chwilowa ulga nie trwała długo w kolejnym gemie gałów dała się przełamać do zera, co dało Krejcikowej możliwość zamknięcia seta. Mimo, że Amerykanka miała cztery szanse na taj break, nie wykorzystała żadnej z nich, a ostatecznie set zakończył się wygraną czeszki 7,5. Na początku drugiego seta gałów miała okazję objęci prowadzenie 2,0, ale ponownie zmarnowała swoje break pointy, pozwalając Krejcikowej wyrównać. Przez następne gemy obie tenisistki utrzymywały serwis, a krejcikowa skutecznie odpowiadała na próby ucieczki gałów. W decydującym momencie, w dziewiątym gemie, Czeszka wykorzystała słabszy moment przeciwniczki, zdobywając przełamanie przy pierwszej okazji i wychodząc na prowadzenie 5,4. Mimo czterech kolejnych breakpointów gałów nie zdołała odzyskać przewagi. Co zakończyło się zwycięstwem Krejcikowej 7,5, 6,4. Ten wynik zadecydował o półfinałowych parach wygrana Finals: Aryna Sabalenka zmierzy się z Koko Gałów, a Barbora Krajcikowa z Cinwen Rzenk. Niestety, dla Igi Świątek oznaczało to zakończenie rywalizacji w turnieju w Riadzie i brak szansy na obronę tytułu, który zdobyła rok wcześniej w Cancun.